roku jeździliśmy w różne miejsca. W tamtym roku byliśmy na kolorowych jeziorkach, byliśmy też w Czeszowie. Nigdy nie byliśmy tam, gdzie jedziemy, ja też nie byłem. Nowa ścieżka edukacyjna. Czekają na nas panowie z nadleśnictwa. Do Uniemyśla. Pojedę do lasu na fajną wycieczkę. Poznać zwierzątka i cały las. Biegać będziemy po wielkiej polanie. Bawić się razem przez długi czas. Czy w lesie pod dębem wesołe krasnale mają dom? Czy skrzate i elfy w zielonych paprociach bawią się, bawią się. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, w którym jeszcze nic nie było. Przedstawiam wam dwóch panów, pracowników nadleśnictwa powiatowego w Kamiennej Górze. Za chwilę pan Bartek Dymek będzie tutaj do was mówił. Oni będą naszymi przewodnikami, proszę się ich słuchać. Słuchajcie wszystkich dorosłych, także no przede wszystkim wsłuchujcie się w to, co mówią, bo wszystko będzie interesujące. Przed nami, jak już wiecie, idziemy tam za ten las pewnie. Nie wiem, ja sam nie wiem, co się działo. W każdym razie, z tego co podsłuchałem, scenariusz szykuje się super fajny. Około 3 godzin z kiełbaskami naszymi, o których mówiłem, będziemy sobie przemierzać, słuchać. Bartku, oddaję ci głos. Witam was serdecznie na kolejnej wyprawie, którą wspólnie tutaj robimy z Centrum Kultury. Trochę plan był trochę inny, ale tak dobrze, że przewidzieliśmy, że nie będziecie gotowi na tak długie podróże. Musimy zrobić teraz szybko jedną rzecz. Przejść przez te pola i znaleźć się w lesie. A w lesie już będziemy sobie opowiadać wam wszystko o tych terenach. Zobaczycie sobie trochę fajnych widoków. Mam nadzieję, że uda się pozbierać jakieś jagody i jeżyny. Może spotkamy jakieś zwierzęta leśne. A na pewno trochę się zmęczycie, bo trasa nie jest taka prosta, ale wiem, że pan Marek wszystkim mówił, że będzie pod górę. Tak, można endomondo włączyć. Zobaczymy, ile kalorii spalimy. Słuchajcie, robimy tak. Szybko musimy przejść przez te pola, ponieważ dosyć mocno świeci. W lesie będzie na pewno przyjemniej, bo las jest naturalnym klimatyzatorem, jak wiecie. W lesie jest zawsze troszeczkę chłodniej w gorące dni i troszkę cieplej w zimne. Dlatego udajmy się szybko do lasu. Jak zachować masz się w lesie? Jak zachować się? W leśnym gąszczu niespodzianek, co też spotkacie? Jakich skarbów trzeba szukać wśród wysokich drzew? Jak zachować masz się w lesie? Zaraz dowiesz się. Wymyśliliśmy sobie w tym roku taką wycieczkę, bo pewnie nikt was nigdy nie był w Okrzyszynie, w Uniemyślu, prawda? Pewnie jesteście tutaj pierwszy raz. Czy ktoś już tu był? Nie. Nie był. Właśnie znajdujemy się na takiej ścieżce przyrodniczej, którą wspólnie z klubem przyrodników, taką organizacją ekologiczną, kilka lat temu powstała ścieżka na terenie tutaj właśnie Zaworów i Gór Kamiennych. Wydaliśmy do tego taką mapkę. Czasem jak jesteśmy gdzieś na stoiskach edukacyjnych w Kamiennej Górze, czy w Lubawce, czy gdzieś nas spotykacie, to możecie poprosić o taką mapkę, na pewno ją dostaniecie. Ponieważ trasa jest dosyć długa, postanowiliśmy ją troszkę skrócić i zacząć od 5 przystanku. Zobaczcie, to jest stanowisko numer 5. Dotyczy ptasich wędrówek i korytarzy ekologicznych. Przejdziemy kawałek tej trasy dzisiaj od stanowiska 5 do stanowiska 10. Które mieści się we wsi Okrzeszyn. Cała ścieżka ma tych punktów 14. My przejdziemy od 5 do 10, czyli mniej więcej przejdziemy 1/3 tej ścieżki. Po drodze będzie kilka tablic. Na stanowisku 9 zrobimy sobie ognisko, gdzie się posilicie. Tylko do ogniska jest kawałek drogi, tak będziemy szli pewnie z 2 godziny. Po drodze będą fajne widoki, mam nadzieję, że spotkamy parę ciekawych rzeczy. I co, ile potrzebujecie tu czasu, żeby odpocząć? Nic? Gotowi. Kuba, zostaniesz chyba od razu tutaj. Idziemy od razu, tak? Dobra. W lesie jeszcze pogadamy o tym, jak należy się ubrać do lasu, bo widzę, że niektórzy zapomnieli. O, tak, tak, stała wywalczyni naszych wycieczek. Wie, jak się ubrać do lasu. Komu zimno? Nie, jest fajnie. Słuchajcie, ja jestem leśnikiem. W tym roku miałem jednego kleszcza tylko. W zeszłym roku nie miałem żadnego.
Generalnie musimy zrobić tak, musimy zrobić... Ja rozumiałem trochę koszulę. Tak jest, to zaraz wam opowiem, gdzie te kleszcze się łapią. Trzeba zrobić wszystko, żeby tego kleszcza nie złapać. Skoro one już są w tym lesie, bywają, musimy zrobić wszystko, żeby ich nie złapać. Ja poproszę tutaj pana Marka może do mnie, dobra? Ja będę przykładem, jak się nie powinno ubierać. Ja będę udawał tego człowieka, który się dobrze ubrał do lasu, a pan Marek tego człowieka, który źle się ubrał do lasu, dobra? Słuchajcie, nawet jak jest bardzo gorąco, starajmy się ubrać do lasu w taki sposób, żebyśmy mieli możliwość zakrycia sobie rękawów, jeśli chodzimy po jakichś krzakach, żebyśmy mieli długie spodnie, żebyśmy mieli buty i skarpetki, przez które ten kleszcz się nie przedostanie do naszego ciała. Zobaczcie, pan Marek się ubrał w taki sposób, że jak wejdzie w jakieś krzaki, to zaraz ten kleszczyk albo gdzieś mu skoczy tu, albo tu, albo tu. Oczywiście tego mu nie życzę. Ale słuchajcie, nawet jak kleszcz się pojawi na naszym ciele, to jeszcze nic wielkiego, ponieważ po przyjściu do domu z lasu warto poprosić rodziców, żeby nas obejrzeli, a najlepiej wziąć prysznic. Ten kleszcz jeszcze gdzieś tam będzie sobie chodził. Jest duża szansa, że go spłukamy. Nawet jeśli nam się nie uda go spłukać i on nas ugryzie, to dalej nic się nie dzieje, ponieważ kleszcza bardzo łatwo usunąć z ciała poprzez wyrwanie go. Są specjalne takie kleszczołapki różne, można to zrobić pęcetą, można to zrobić paznokciami. Mamy przeważnie mają dłuższe paznokcie. Spokojnie takiego kleszcza można wyrwać. Zwracamy uwagę na tak zwane miękkie miejsca w ciele, czyli gdzieś pod pachami. Gdzieś na udach. Fina tutaj. Gdzieś tutaj na szyi, prawda? Musimy sobie wszystko dobrze sprawdzić. Słuchajcie, nawet jak ten kleszcz nas ugryzie, obserwujemy to miejsce. Jeśli pojawi się duża czerwona plama, wtedy jest powód do alarmu. Lecimy do lekarza, dostajemy antybiotyki. W większości przypadków to naprawdę wszystko pomaga, nic nam nie grozi. Także nie martwcie się, kleszcze to nie jest powód, żeby nie korzystać z dobrodziejstw lasu. Kiedyś jeszcze się spotkamy, to wam więcej opowiem o kleszczach, o całej jego biologii, jak się rozwija. W każdym bądź razie jedna taka ważna informacja, nie wszystkie kleszcze przenoszą choroby, nie wszystkie ugryzienia kończą się chorobą, także nie martwmy się o to. Jak ktoś chce się dzisiaj popsikać, mam repelenty w plecaku, także jakby ktoś odczuwał lęki duże, to może się popsikać, ja mam jakieś tam odstraszacze. A na przyszłość zachęcam do ubierania długich spodni i długich rękawów, ok? I było pytanie też. Dobrze. Marku, było pytanie jeszcze. Ja to właśnie zabrałem. Dobra. Było pytanie oczywiście jeszcze o żmiję, to skończmy te tematy, bo dzisiaj. O żmiję? W prasie też się pojawiły tym roku informacje, że w naszych lasach wyjątkowo dużo. O co chodzi? Słuchajcie, panie Grzegorzu, pan bywa częściej w lesie niż ja. Spotyka pan żmiję? Bo żmije brzmią. Słuchajcie, kochani, w tym roku ja jestem w lesie codziennie, tak jak kolega. Praktycznie jeździmy, jestem praktycznie codziennie w innym miejscu. I powiem wam, że w tym roku jeszcze żmiji nie widziałem. Generalnie jest tak, że tam, jeżeli przemieszczamy się tam gdzieś ścieżkami, zachowujemy się w normalny sposób, nie wiem, nie skradamy się, ale chodzimy dosyć głośno, te gady są tak płochliwe i one też się boją człowieka, więc jak tylko nas usłyszą, wyczują wibracje tam gdzieś jakieś szumy, to one po prostu uciekają na boki i nie ma szans, żebyśmy gdzieś tam w bezpośredni sposób się face to face się z nim spotkali. A jeżeli trafi się taki przypadek, że gdzieś zakradniemy się w jakimś zaułku leśnym i ją gdzieś spotkamy na jakimś pniaczku czy gdzieś na naszej ścieżce, słuchajcie, powolutku oddalamy się kroczek w tył i próbujemy ją ominąć gdzieś całkowicie boki, tak? Żmija gryzie tylko w momencie, gdy czuje się bardzo zagrożona, gdy ją nadepniecie, gdy ją złapiecie w rękę. Także unikajcie takiego bliskiego kontaktu. Nie drażnimy, nie rzucamy jakimiś szyszkami, jakimiś tam, nie bierzemy kija, nie próbujemy, po prostu obchodzimy ją dookoła. Nie zabieramy do domu, do pokoju, nie bawimy się. Słuchajcie, żmija nie ma żadnego interesu w tym, żeby nas ugryźć. Ona ten jad produkuje sobie długo, to nie jest tak jak ślina, że ona sobie wyprodukuje w tym samym momencie. Ona produkuje jad bardzo długo, ona zbiera ten jad po to, żeby zapolować sobie na przykład na jakiegoś gryzonia i żeby przeżyć, żeby mieć jedzenie. Także ona tego jadu nie zużyje na nas po to dla samego jakiegoś takiego ugryzienia, dla zabawy. Także i pamiętajmy, płazy i gady w Polsce są wszystkie pod ochroną, także nie uderzamy w spotkane gady łopatą, jak to ludzie mają w zwyczaju. Często niestety tak pożyteczne i niegroźne stworzenia, jak na przykład nasze jaszczurki giną w ten sposób, prawda?
z powodów naszych lęków związanych ze żmijami. Dobrze, tu idziemy szlakiem Bociana Czarnego. Teraz będzie fajne podejście pod górkę. Zobaczymy, kto ma kondycję jak Majka, a kto ma kondycję jak nie Majka, dobra? Nie jest wąż. Wiele ludzi myli to z wężem, ze żmiją, ze skrońcem i tak dalej. Pamiętasz, jak wracaliśmy z działki, też widzieliśmy, nie? Zdjęcie chcę zrobić. No. Także słuchajcie, no mówię, widząc takiego zwierza, nie ma się czego bać. Zobaczcie, w tym lesie rośnie prawie sam świerk. I w tym lesie doskonale czują się dwie sowy, które sobie zaraz obejrzycie na tej tablicy, dobra? Jedną z nią... Tak. Jedną z nich jest puchacz, czyli największa sowa w Europie. Kto zna puchacza? A jak robi puchacz? No właśnie, dlatego tak się nazywa. I ma rozpiętość skrzydeł prawie 1,80 m, czyli tak jak ja rozłożę ręce, to on jest taki wielki. A drugą sową, która jest dosyć często spotykana w tych lasach, jest suweczka, czyli najmniejsza sowa w Polsce i prawie najmniejsza sowa na świecie. Ona jest taka wielkości, trochę większa jest od pięści, ale jest bardzo sprawnym drapieżnikiem, potrafi zabić ptaki dwa razy większe od siebie, doskonale poluje. Mała i duża. Mała i duża, tak jest. Obejrzyjcie się za siebie, zobaczcie tam sobie na te skałki. Znajdujemy się w takim paśmie górskim, który nazywa się Zawory. I to są już w zasadzie góry stołowe. Jakbyście byliście kiedyś w górach stołowych na Szczelińcu, tam są piękne piaskowcowe skały. No, to zobaczcie tutaj, aż one sięgają aż to tutaj, widać to po tych piaskowcach, które wystają. A tutaj zobaczcie suweczka z upolowanym ptakiem. Zobaczcie, jak ona jest malutka. Tutaj z prawej strony na tej gałązce jest suweczka z upolowanym ptakiem. Jest praktycznie jego wielkości, a upolowała go bez problemu. Ona w sumie jest taka jak w rzeczywistości tutaj nie no. Zobaczcie troszeczkę wyżej, też jest krzyżodziób. To jest taki ptak, który wydziobuje nasiona z szyszek. Czyli uwielbia taki las jak ten. Zobaczcie, jak tutaj idziemy, ile leży szyszek różnych pod nogami, prawda? Tak jest, oczywiście. Może tu zostaniesz. Przez roznoszenie nasion. Kiedy dzień nadchodzi, idzie.
krzew to jest, ten krzew to jest kruszyna. Frangula albo tak się nazywa. I generalnie no, nie powinno się tego jeść, bo może zaszkodzić. Jest trujący. A ten z czerwonymi owocami, kulkami? Co to jest? Jarzębina. Kalina? Jarzębina. Nie, myślałam, że kalina. Jarzębina. Kto jedzie do pani do lampu? Raz dwa razy w roku. Drogi za nim. Dobra. Polecamy. Maski się płacą założyć.